Witam. Dzisiaj pokażę Wam taśmę LED Sonoff L1 RGB o długości 2 metrów. Taśmę zakupiłem z przeznaczeniem do montażu na telewizorze, by oglądanie filmów w trakcie długich jesiennych wieczorów było jeszcze bardziej przyjemne. Na filmie pokażę, w jaki sposób należy wszystko ze sobą połączyć, by taśma działała poprawnie. Pokażę też, jak sparować taśmę ze smartfonem, jaki efekt daje ta taśma w ciemnym pokoju w trakcie oglądania filmów oraz jakie tryby świecenia oferuje. Taśmą LED możemy sterować m.in. za pomocą dołączonego pilota, komend głosowych lub aplikacji na smartfonie. Mamy również możliwość synchronizacji taśmy LED z muzyką z dowolnego urządzenia, co pokażę w dalszej części filmu. Taśma ma moc 24 W, jasność na poziomie 300 lumenów i w zupełności wystarcza na stworzenie przyjemnej atmosfery przy oglądaniu filmów. W zestawie otrzymujemy taśmę LED o długości 2 metrów, zasilacz z przewodem o długości około 1,5 metra i 3 adaptery, europejski, angielski i adapter na rynek amerykański. Montaż adaptera do zasilacza jest bardzo prosty i wystarczy docisnąć daną końcówkę i lekko przekręcić, co pokazuję na filmie. By zdemontować końcówkę, wystarczy nacisnąć przycisk na zasilaczu i przekręcić adapter w odwrotnym kierunku. Ponadto otrzymujemy sterownik, który podłączamy do zasilacza, a druga końcówka służy jako odbiornik sygnału z pilota. Dołączony do zestawu pilot ma już zamontowaną baterię. W zestawie nie zabrakło również instrukcji, jak sparować urządzenie ze smartfonem, co za chwilę dokładnie pokażę i omówię. Jeżeli chodzi o sam pilot, to by działał on z naszą taśmą LED, należy wyciągnąć z niego listek zabezpieczający. Taśma LED jest wodoodporna i dodatkowo możemy ją swobodnie przycinać w wyznaczonych do tego miejscach. Na odwrocie pasek LED ma samoprzepną taśmę, co ułatwia jego montaż. Oryginalnie taśma zakończona jest w taki sposób, że bez problemu możemy ją przedłużyć po zakupie dodatkowej taśmy. Do sterownika montujemy ją w sposób pokazany na filmie. Jeżeli zrobimy to drugą stroną, nic się nie stanie, a taśma zwyczajnie nie zadziała. Po włączeniu do zasilania, jak widać na filmie, nie możemy zmieniać kolorów za pomocą pilota. Jest to możliwe dopiero po wyciągnięciu z pilota listka zabezpieczającego. By sparować taśmę z aplikacją, wciskamy na 5 sekund na pilocie przycisk ON i czekamy, aż diody zaczną migać. Co ważne, parowanie urządzenia możliwe jest przy standardowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Następnie, po pobraniu i zarejestrowaniu konta w aplikacji eWeLink, dodajemy nasze urządzenie. W tym celu klikamy na plusik, wybieramy szybkie parowanie. Następnie klikamy na Dodaj jedno urządzenie. Aplikacja wykona próbę połączenia się z naszą siecią Wi-Fi. Wymagane będzie wprowadzenie hasła. Na ekranie pojawi nam się odliczanie 180 sekund, 4 kroki parowania urządzeń. Jeżeli wszystko było do tej pory wykonane poprawnie, parowanie potrwa znacznie krócej, a nam pokaże się komunikat o pomyślnym sparowaniu urządzeń, gdzie będziemy mogli wpisać nazwę naszej taśmy LED oraz wybrać rodzaj pomieszczenia. Następnie klikamy na gotowe, odświeżamy naszą aplikację, pociągając od góry i pojawia nam się sparowane urządzenie. Teraz mamy możliwość sterowania z poziomu smartfona, jasnością taśmy i poziomem nasycenia barw. Mamy możliwość wyboru dowolnego koloru, a także wyboru trybów świecenia, które pokażę na końcu tego filmiku. Aplikacja daje nam również możliwość ustawienia harmonogramu włączenia i wyłączenia taśmy oraz mamy także możliwość ustawienia minutnika. Jest również opcja pobrania koloru za pomocą aparatu w naszym smartfonie. Możemy także zsynchronizować taśmę z odtwarzaną muzyką, co pokazuję na filmie. W trakcie nagrania poszedłem z tabletem na drugi koniec pokoju i nie stanowiło to żadnej przeszkody przy synchronizacji. Thank you.
Teraz pokażę Wam, jaki efekt daje ta taśma zamontowana na obudowie telewizora, a na końcu filmu pokażę, jakie tryby świecenia mamy do wyboru z poziomu aplikacji. Zapraszam do oglądania.